Złe wibracje. Litris nauczyła się biegać razem ze swoimi nowymi przyjaciółkami za owcami, łapać je na sznur, stać w noc na warcie, pilnować stada przed wilkami i zabijać włócznią króliki na kolację. Miały dni, jej twarz ogorzała od słońca. Włosy miała rozczochrane i wsuwała je pod czapkę, tak jak jej towarzyszki. I pewnej nocy, tuż przed końcem spędu, zawył wśród wzgórz lisowilk, bardzo blisko. Litris stała na warcie. Zadrżała. Niezbyt dobrze umiała rzucać sznurem i włócznią. Co powinna zrobić, jeśli drapieżnik zaatakuje stado właśnie teraz? Wzywać pomocy? Owce zabeczały niespokojnie i poruszyły się uśpione psy. Któryś podniósł głowę i sapnął cicho. Jakieś jagnię zabeczała głośno i przeraźliwie. Litris pobiegła w tamtą stronę i dojrzała, że głupie zwierzątko oddaliło się od stada już na dużą odległość. Gdzie jest druga wartowniczka? I która to z dziewcząt? Dlaczego psy nie zareagowały? Obudziła najbliższego, trącając go drzewcem włócznie, a potem pobiegła za jagnięciem. Dopadła go w chwili, gdy górował nad nim smukły, szary cień. – Wilk! – krzyknęła na cały głos Litris. Gdybyż Juana usłyszała krzyk, dałaby jej klapsa. – Wilk! Zwierzę bez lęku podniosło na nią oczy, wyszczerzyło zakrwawione zęby, po czym wróciło do jedzenia. Litris, mając nadzieję, że trzyma we właściwy sposób swoją włócznię, wbiła ją w szyję lisowilka. Przedtem zdołała wyciągnąć drugą ręką nóż. Drapieżnik jakby rozpłynął się w powietrzu. Przemknął obok dziewczyny i uciekł w mrok. Córka Juany uklękła obok jagnięcia. Może zdała mu pomóc. Zbyt późno podniosła głowę. Szara bestia skoczyła jej do gardła. Zasłoniła twarz ramieniem. Kły napastnika wbiły się w jej przedramię. Czując palący ból wolną ręką, w której trzymała nóż, raz po raz poczęła dźgać cielsko w nadziei, że jednak rani drapieżca. Potem poczuła czyjeś ręce na ramionach. Nidorys gwiznęła raz, zwierając szczęki martwego lisowilka. Rękaw nowej był w strzępach i krew płynęła z ran. Britis i Negla trzymały ją, kiedy najstarsza pasterka w blasku pochodni z trudem oczyszczała ranę. Później Nidorys odkorkowała bukłak, którego nikomu nie pozwalała dotykać, i przemyła rany jego zawartością. Litris usiłowała nie krzyczeć z bólu, gdyż te tak przypominające chłopców dziewczęta na pewno by nią wzgardziły za to, że płacze i histeryzuje. Ale i tak krzyczała. Nidorys poklepała ją po ramieniu. – Gdzie jest twoja czyska podpaska? – zapytała. Ponieważ o takich rzeczach nie mówiło się w jej domu, zawstydzona Litris wyznała cicho. – Używam jej. – To dlatego cię zaatakował – szepnęła Britis. – Och, Litris, czemu nam nie powiedziałaś? – Ona o niczym nie wiedziała – warknęła Nidorys. – To jest to. W tej jej nieszczęsnej wiosce całkowicie zaniedbano. Czy ktoś ma czystą podpaskę? Britis podała jakąś szmatę, wnuczka Eltei przewiązała ramię rannej pasterki. Saris, na Jonkarę, gdzieś ty była? Spotkało mnie to samo, co Litris, odrzekła po prostu Saris. Zaczęło się niespodziewanie. Wiesz, jak to jest. Nidorys mruknęła coś kąśliwym tonem. Następnym razem najpierw kogoś obudź. Masz ci los. Objęła ramieniem drżącą, pękującą dziewczynkę, która ukryła twarz na jej piersi. Zachowała się bardzo odważnie i dostaniesz skórę. Wiesz o tym? Powinnaś być z siebie dumna. Zaprowadziła córkę Juany z powrotem do ogniska, gdzie wzburzone pasterki przyglądały się scenie. Słyszycie? Nasza Litris zabiła psa Jonkary. Dziewczęta trzykrotnie wzniosły okrzyk na jej cześć. Oszołomiona bólem i strachem, Litris niejasno zdała sobie sprawę, że uznano ją za bohaterkę. Ją, z której matka była wiecznie niezadowolona. W głębi duszy wątpiła jednak, czy Juanie spodoba się ten wyczyn. A jutro wracają do wioski. Zadrżała. Nidorys wręczyła jej swój specjalny bukłak i Litris posłusznie się napiła. Było tak cierpkie, mocne piwo, że sama esencja. To woda życia, powiedziała wnuczka Eltei, kiedy Litris ją zakrztusiła. Waży ją pani Gondrin. Przeznaczona jest dla uzdrowicielek. Nidorys i dwie inne dziewczyny pomogły córce Juany wsunąć się do śpiwora. Jestem bohaterką, pomyślała ze zdumieniem Litris, a potem zasnęła. Ozeberg, syn Morgata, płonął ze wstydu, kiedy Noril Kowalka przykładała do jego czupryny gorącą, żelazną rurkę do fryzowania. Zgodnie z przyjętymi w jego wsi kryteriami, uważał, że jego włosy są tylko zmierzwione, ale Kowalka cmokała z niezadowoleniem, gdyż uznała je za zbyt krótkie. Jego siostra Litris w nowej fryzurze i pięknej sukience, dumnie obnosząc się z zabandażowanym ramieniem, które trzyma na haftowanym temblaku, powstrzymywała się od śmiechu dopóki ciotka Noriel nie przyniosła sukni, którą nosiła jako młoda dziewczyna. – Nie mogę tego włożyć – zaprotestował chłopak.
Latris zasłoniła usta ręką, lecz nie mogła pohamować chichotu przerywanego czkawką. Ich matka Juana wstydziła się jeszcze bardziej niż Ozeberg, chociaż ślicznie wyglądała w sukni pożyczonej od podobnej do ptaszka Ejny, córki Naty, kuzynki pierwszego Jomiego, nazwanej imieniem jego matki. Noriel uznała, że Juana powodowała duma. Była przecież biedna, a Ozeberg za duży, żeby ktokolwiek uznał go za piękność. No dobrze, oznajmiła zadowolenie kowalka. Przyjrzała się krytycznie obliczu Ozenberga. Później podeszła bliżej i szepnęła: potrzebujesz ostrego noża, żeby usunąć włosy z twarzy. Chłopak zawahał się, ona zaś dodała cicho: wiem, jak okrutne bywają dziewczęta. Będą się z ciebie wyśmiewały, że jesteś bardzo stara, gdyż tylko staruszkom rosną włosy na twarzach, a nawet one je usuwają. Ozeberg skrzywił się i zapytał cicho: dziewczęta będą się ze mnie śmiały? Skinęła głową. Chłopak wziął nóż i poszedł do drugiej izby. Dobre dzieci, oświadczyła Noriel, poklepując Juana po ramieniu. Ozeberg świetnie sobie radzi. Powinnaś być z niej dumna, a kiedy skosztują tego, co przygotowałaś, Juano, staniesz się sławna. Wyobraź sobie, że Betia nie mogła nachwalić się kurczaka, którego przyrządziła jelen. Ozeberg, czy jesteś pewna, że nie chcesz wstążki do włosów? Całkiem pewny, zawył i schodząc ze schodów, omal się nie potknął o długą suknię. Gdyby Egil zobaczył go tak wystrojonego, nie dałby mu żyć. Ale ciotka Noriel zapewniła go, że tutejsi tak się ubierają i że dziewczęta uznają go za prostaka, jeśli na dzisiejszą uroczystość włoży swoje dawne ubranie. O co tu chodzi? Jakaś tam nelga osiągnęła wiek odpowiedni do małżeństwa. Nie znaczyło to jednak, że uczniowie się pobierali. Czy była taka śliczna jak Brytis? Wystrojona grupa z kuźni spotkała po drodze inną rodzinę z kilkunastoletnią dziewczynką. Witam cię, pani Noriel, zawołała Brytis. Przerażony chłopak zesztywniał, czekając na jej wybuch śmiechu. Ona jednak powiedziała: Ozeberg, twoje włosy ślicznie wyglądają. Czy tak się je nosi tam, skąd przybywasz? Lekko dotknęła starannie ufryzowanych kędziorów. Dobry wieczór, powitała pozostałych. Juana zacisnęła wargi, a Latris cofnęła się o krok, żeby nowo przybyła mogła iść obok jej brata. Ozeberg zaś zaczął stąpać lekkim krokiem i rzekł z uśmiechem: witaj, Brytis. Egil również otrzymał od jednej ze starszych matek piękną suknię, ale przepasał ją paskiem i podkasał tak, że miała długość od świętego męskiego kaftana. Starannie rozczesał swoje mizerne wąsy, wyczyścił buty i podał ramię swojej siostrze Hanie, gdy przyszedł po nią do domu zdrowia. Nie udało mu się zboczyć z drogi i zajrzeć do domu kronik. A taką miał nadzieję, że zobaczy tam Aronę. Zwlekał jak najdłużej, ale młoda kronikarka się nie pojawiła. Ślicznie dziś wyglądasz, oświadczył Hanie, eskortując ją do chaty matki Nelki. Za jakieś 4 lata będziesz królowała na swoim panieńskim święcie. Czy podoba ci się praca o pani Flori? O tak, musiałam patrzeć, jak szywa ramię Lovri i wycina dzikie mięso. Lovri bardzo płakała i pani Flori kazała ją przytulić i dać jej cukierka. Zastanawiając się, jakie dziecko cieszyłoby się widokiem takiego zabiegu, Egil omal nie przyoczył kobiet zbliżających się inną ścieżką. Na jej widok zdjął czapkę i zgiął się, jak to sobie wyobrażał, w głębokim ukłonie. Pani Arono. Witaj, Egil. Jak się czuje Lovri? Odparła z roztargnieniem dziewczyna. Tego ranka gęsi niepokoiły się, gęgając i trzepocąc skrzydłami, jakby zaatakował je lis. Koza zwana rogatą damą z trudem dała się wydoić, a kotka, ruda zaraza, uciekła pod łóżko i nie chciała stamtąd wyjść. Czy była to zapowiedź trąby powietrznej, trzęsienia ziemi, czy tylko pomniejszych kłopotów? Egil zacisnął zęby. Któregoś dnia stanie się jej godny i ona wtedy na pewno go zauważy. Nagle ziemia zaczęła dudnić i ścieżka zakołysała się jak olbrzymi sznur. Z góry obserwacyjnej dobiegł okrzyk ostrzegający przed największym niebezpieczeństwem. Zabrzmiał w całej wsi, jakby podchwyciły go wszystkie usta. Egil odebrał w myśli rozkaz. Uciekajcie do jaskiń, powtórzył go na głos. Uciekajcie do jaskiń, uciekajcie do jaskiń, podjęła Arona, gdy okrzyk powtórzył się po raz drugi i trzeci. A potem zawołała: gęsi, rogata dama, kotka! Na miłość, martwisz się teraz o jakiegoś głupiego kota? Wrzasnął Egil. Koza i gęsi, zawołała Arona, biegnąc do tylnej furty domu kronik. Rogata dama niespokojnie biegała po komórce i potrząsała łbem, próbując znaleźć jakąś kryjówkę. Dziewczyna sprawnie zawiązała pętlę na sznurze, przywołała kozę i zarzuciła jej pętlę na rogi. Egil, łap ją, rozkazała, biegnąc do gęsiarka. Ziemia trzęsła się pod jej nogami, a Arona z trudem utrzymywała równowagę. Znalazła klatkę i wypchnęła do niej 3 gęsi z rozgęganego, przerażonego statka. Potem i kurnik zaczął się trząść. Uciekaj, Arono! Krzyknął Egil, popychając ją jedną ręką. Pobiegła, nie wypuszczając z rąk klatki, które uderzają o kolana. Podwórze podniosło się i opadło.
Młoda kronikarka rzuciła się na ziemię. Egil zaś prosto na nią, przykrywając ją swoim ciałem. Kurnik zawalił się z hukiem. Arona rozejrzała się ostrożnie dookoła, wstała i zaczęła biec na północ. – Tędy! – zawołała do syna Juany, podnosząc spódnicę, pomknęła przez las tak szybko, że nie mógł jej dogonić. Stracił ją z oczu. – Arono! Arono! – krzyczał, czując, że serce bije mu jak młotem. Wyobraził sobie, że upadła gdzieś ze złamaną nogą, że się zgubiła, że przywaliło ją drzewo, albo że napadła jakieś dzikie zwierzę. Tą samą ścieżką nadbiegała grupka kobiet. Wielka, muskularna niewiasta w odświętnej różowej sukni chwyciła Egila za ramię. – Tędy! – wrzasnęła, ciągnąc go za sobą. – Pośpiesz się! Nie mogąc złapać tchu z obolałym od krzyku gardłem, zdołał się jakoś wyrwać i po prostu biegł za nią. Dotarli do wysokiego urwiska, do którego nigdy nie zbliżyły się podczas trzęsienia ziemi w obawie przed lawiną. Niewiasta skierowała się do ziejącego w ścianie wejścia do jaskini. Chłopak poszedł za nią. Później ziemia zaczęła się trząść na dobre, jakby góra miała się rozpaść na kawałki. Nie, nie góra. Cały łańcuch górski, pomyślał Egil. Niebieskie światło tańczyło wokół otworu i stłoczone przed nim zwierzęta ryczały w śmiertelnym przerażeniu. Dziwne błyskawice przeszywały powietrze wokół sokolej turni i migotały między szczytami. Powiał zimny wiatr. Wyczerpany do cna chłopak usiadł przy ścianie jaskini, oparł głowę na kolanach i zasnął, nie zważając na szalejącą nawałnicę. Arona siedziała na poobijanej klatce, opierając się o zimną, chropowatą, skalną ścianę. Na szczęście gęsi uspokoiły się w ciemnościach. Nagle skała zadrżała pod jej plecami, ale się nie zawaliła. W pobliżu wejścia jakaś cudzoziemka wrzasnęła cienkim głosem. – Głupio jest chować się w jaskinia podczas trzęsienia ziemi. To była Juana, która urządziła pokazową scenę, kiedy jej córka wróciła ranna ze spędu owiec. Jak ciotka Noril się wytrzymuje? Wyglądało na to, że jest dumna z temperamentu maleńkiej cudzoziemki, którą przyjęła pod swój dach. Aroną wstrząsnął zimny dreszcz, gdy zdała sobie sprawę, że Juana ma rację. Na szczęście niewiele mieszkanek wsi mogło ją zrozumieć. Ostatnią rzeczą, jakiej teraz potrzebowały, to panika w jaskini. Nagle w umyśle Arony, tak jakby ktoś powiedział jej to prosto do ucha, zagłuszając hałas, zabrzmiały słowa. Nie dopuścimy do tego. Głos był zimny i niezwykle spokojny. Poznała czarownicę, zwaną dysydentką. Kiedy oczy Arony przywykły do ciemności, spojrzała w stronę wejścia. Słabe niebieskie światła, które jak przedtem sądziła brały się z sokolej turni, w rzeczywistości promieniowały od kilku zakapturzonych postaci w pobliżu otworu. Postacie te tańczyły w tym dziwnym świetle i światło tańczyło wokół nich. Nelga, która znajdowała się pomiędzy Aroną a niesamowitym blaskiem, powiedziała drżącym głosem. – Co za niezwykłe panieńskie święto. Nikt go nigdy nie zapomni. – Nie, nie – zajęczała Asta, córka Lenis. – To niesprawiedliwe. Młoda kronikarka pomyślała, że Astę rzadko zapraszano na przyjęcia, dlatego ceniła te nieliczne, w których mogła wziąć udział. Ziemia znowu zadudniła, głośniej niż burza z piorunami, jakby cały łańcuch górski walił się wokół nich. Niebieskie światła rozjarzyły się i ciche brzęczenie napełniło powietrze. Gdzieś w pobliżu uderzył piorun i Arona wywęszyła charakterystyczny, ostry zapach. Zaszczekał jakiś pies. Nagle czyjeś szerokie ramię musnęło jej ramię. Wyciągnęła ku niemu rękę, żeby dodać sobie otuchy. Ręka, która ujęła jej dłoń, była duża, miała krótkie, silne palce, liczne nagniotki na skórze i więcej włosów niż zwykle miewają kobiety. Potem poczuła, że druga taka ręka obmacuje jej pierś. Jej dobre samopoczucie zniknęło bez śladu. Chwyciła obcą dłoń i zgięła do tyłu. W huku szalejącej wokół burzy znajomy głos wrzasnął. Au! Dziewczyna westchnęła i puściła rękę. Ozeberg, córku Juany, powiedziała z oburzeniem. Dlaczego ciągle to robisz? Niektóre dziewczęta to lubią. Odrzekł dziwnym tonem urażony chłopak. Kuzynka Britis, przyznała zaskoczona kronikarka. Britis, córka Naty, musiała pogłaskać każde zwierzę, przytulić każde dziecko i dotknąć każdej rzeczy. Arona nagle poczuła głód i zdała sobie sprawę, że wywołał go słaby zapach jedzenia, który skądś do niej docierał. Złożyła szal, zarzuciła go na plecy i spróbowała znowu oprzeć się o skałę. Z zewnątrz dobiegł ją głośny trzask, jakby piorun uderzył w którąś z chat. Później rozległ się niesamowity odgłos, jakby rozpadały się wszystkie domy w wiosce i cała góra zadrżała. Czyjaś koza zabyczała głośno i dziecko krzyknęło cienkim głosikiem. Młoda kronikarka odetchnęła głęboko i poczuła odór stłoczonych na niewielkiej przestrzeni przerażonych ludzi i zwierząt przemieszany z zapachem jedzenia. – Czy ktoś wie, jak długo tu zostaniemy? – zawołała nagle. – Mam tutaj talerz gulaszu – Ozeberg szturchnął ją łokciem. – Miał być na tamto przyjęcie, zjedz trochę. Arona zamoczyła palec na próbę.
Czy to twoja matka go przygotowała? Wyśmienity! Ona i pani Jelen powinny przedstawiać to, co przyrządzą. Tak jak pani Gontrin sprzedaje swoje piwo, gdyż pod koniec dnia jesteśmy zwykle zbyt zmęczone, by gotować. Wiem, że tak było z ciotką Noriel. Arono, moja matka mówi, że ciotka Noriel prawdopodobnie kocha kobiety. Czy to prawda? Powiedział Ozeberg zniżonym głosem. Myślę, że masz rację, odparła zaskoczona dziewczyna. Ona naprawdę lubi ludzi, chociaż jest nieśmiała. Nie wydaje ci się? Chłopak zamilkł. Zimy podmuch wiatru wtargnął do wnętrza pieczary, mrożąc wszystkie do szpiku kości, a zaraz po nim napłynęła fala gorąca, dławiącego powietrze. Przykro mi, że nie mogłaś pójść na panieńską uroczystość, szepnęła Arona, zanurzywszy znów palce w gulaszu. Czy dobrze się bawiłaś podczas swojego święta? A może jeszcze nie jesteś dorosła? Gdybym był dorosły, musiałbym wstąpić do armii i walczyć, odpowiedział szeptem Ozeberg. Tam są wszyscy mężczyźni. Obchodzimy jednak imieniny, a kiedy dojdziemy do wieku, ubieramy się jak dorośli. Latrice zaczęła kryć włosy po skończeniu 15 lat. Znaczy to, że jest dorosła i że może mieć męża. Ale ojciec nie spieszył się z wydaniem jej za mąż. Arona musiała zapytać, co to takiego armia i co to znaczy mieć męża i wyjść za mąż. Ozeberg wytłumaczył najlepiej jak umiał, nie przestając sam pytać. Ze swej strony młoda kronikarka usiłowała przyswoić sobie pojęcie samoobrony w większych skupiskach ludzkich. Zanurzyła znów palce w gulaszu i wyczuła pod nim gorący talerz. Nagle cała góra zadygotała i kilka kobiet wrzasnęło. Zawtórowały im dzieci. Wtedy wszyscy usłyszeli głos dysydentki, surowy, przypominający głos pani Birki, karcącej niegrzeczne dziewczęta. Bądźcie cicho, jeśli wam życie miłe. Wstrząsy zdawały się nie mieć końca. Jaskinie wypełniało rozjarzone niebieskie światło, które zdawało się docierać gdzieś od tyłu. Przez wiele godzin ogłuszał ich okropny huk. Potem nagle zapanowała głęboka cisza. Dzieci ponownie zaczęły płakać. Ten spokój nie potrwa długo, powiedziała do nich w myśli dysydentka w taki sposób, jakby była ich matką. Pani Maris, masz dość czasu, żeby sprawdzić, czy wszyscy są obecni. Arona, córka Betiach. Arona wyczuła ulgę w głosie kronikarki. Jestem tutaj, odrzekła drżącym głosem. Odpowiadały jedna po drugiej całymi rodzinami, najpierw matki, potem dzieci, następnie uczennice, na końcu zaś cudzoziemcy, dopóki wszyscy nie zostali policzeni. Elina, córka pary, ja za nią odpowiadam, rozległ się głęboki, spokojny głos ciotecznej babki Lorin. Wreszcie liczenie się skończyło. Pani Maris powiedziała wtedy, myślę, że powinniśmy przeprosić Nelkę, córkę Olwi, gdyż ta katastrofa popsuła jej święto. Siostry, podzielmy się świątecznym jadłem jak należy. Och, szepnęli do siebie bardzo spokojnie Arona i Ozeberg. Jeżeli dorastające dziewczyny coś dla nas pozostawiły, dorzuciła z przekąsem pani Birka i Arona miała ochotę schować się w mysiej noże. Egil, syn piekarza, stał przyciśnięty do ściany jaskini pomiędzy olbrzymią kowalką, panią Noriel i Juaną, matką swojego przyjaciela Ozeberga. Nadal trzymał w ręku sznur, do którego przywiązana była rogata dama i jęknął, kiedy przerażona koza udekorowała odchodami jego buty. A kiedy zaczęto sprawdzać obecność i usłyszał imię Arony, odetchnął z ulgą. Aż do tej pory nieświadomie wstrzymywał oddech. Dzielna dziewczyna. Mówiła spokojnie, nie wpadła w histerię. Chciał ją zawołać, zapewnić, że jest tutaj, ale nie odważył się przerwać pani Maris. Mieszkanki nadrzecznej wioski były prawie tak zorganizowane jak armia. No cóż, były przecież kobietami sokolników. Gdy wymieniono jego imię, zawołał głośno i wyraźnie, żeby Arona mogła go usłyszeć. No i oczywiście matka, siostry i braciszek. Lisza, córka Siger. Elizabeth? Poprawiła matka. Egil otworzył szerzej oczy. Zawsze nienawidziła swego drugiego imienia i nigdy go nie używała za jego pamięci. Robiła to jego babka, gdy rozgniewała się na synową. Pani Maris powtórzyła głośno i wyraźnie. Elizabeth, córka Siger z Kalni Eltei. Hanna, córka Liszy. Hanna, córka Elizabeth z Domu Zdrowia. Ozeberg, córka Juany, uczennica kowalska. Ozeberg, syn Morgana. Morgata, Juana wprost zawyła jak ranny pies. Arona westchnęła i pomyślała o wszystkich poprawkach, które będzie musiała wprowadzić. Dlaczego te cudzoziemki nie znają swoich imion, nie trzymają się ich jak dorosłe kobiety? Soren, córka Elizabeth, zawołała pani Maris, poprawiając się bez trudu. Ja odpowiadam za niego, odrzekła pani Lisza wyraźnie i z godnością. Nie była wcale idiotką, za jaką uznały ją Lenis i Lois. Jest nieśmiała, osądziła Arona, czerwieniąc się na myśl o swojej pomyłce. Głęboką ciszę przerwało ciche brzęczenie. Góra znowu zaczęła wibrować, a niebieskie płomienie tańczyły na tle wejścia do jaskini. W blasku zawyłego
zwykłego żółtego światła z zewnątrz młoda kronikarka dostrzegła twarz najbliższej czarownicy. Wyglądała na wyczerpaną i bardzo się postarzała. Pot plamił jej skromną szatę, chociaż noc była chłodna. Brzęczenie nasiliło się i Ozeberg z dusz szturchnął Arono łokciem. Arono, powiedział cicho i bardzo poważnie, moja matka mówi, że ciotka Noriel niczego mnie nie nauczy i że jestem u niej tylko dlatego, żeby nie stracić wprawy, zanim nie znajdę prawdziwego mistrza kowalskiego. A nauczyła się od niej czegoś nowego? Spytała. Coraz bardziej męczyły ją wypowiedzi Juany. No tak, wyznał chłopak. W waszej wiosce panują inne obyczaje, a w naszej inne, odrzekła Arona, nie chcąc zawracać sobie tym głowy. Wprawdzie twojej matce nie podobają się nasze, ale jeśli tobie odpowiadają, trzymaj się jej dopóki nie będziesz miała własnej kuźni. Przecież twoja matka nie jest kowalką. Ona twierdzi, że ciotka Noriel także nie, lecz to nieprawda, wyznał Ozeberg. Być może jego zmęczyło krytykanstwo matki. Kiedy zostaniesz tajemniczona, nie będziesz odpowiedzialna przed nią, ale przed swoją mistrzynią albo chlebodawczynią, poinformowała go dziewczyna. Nadal powinna się szanować, lecz nie będziesz musiała jej słuchać. Lepiej ci? Ozeberg rozpromienił się i cmoknął młodą kronikarkę w policzek, a potem rzekł ze skruchą. O, wybacz mi, Arono. Wybaczam ci tym razem. Poklepała go po ręce. Straszliwa nawałnica rozszalała się na nowo. Ludzie rozbiegli się po kątach, to pojadło, to w poszukiwaniu krewnych. Na tle narastającego brzęczenia podniosła się wrzawa głosów. Juana znów zaczęła narzekać na imiona, które nadawano jej dzieciom, a Jelen ćwierkała, że wszystko idzie ku dobremu. Juana odnalazła Zenberga i złapała go za ucho, wykrzykując coś głośno. Wydawało się, że w jaskini toczy się wielka kłótnia rodzinna. Niebieskie światła ponownie zabłysły i jedna z czarownic osunęła się bezsilnie, a jej siostry ją podtrzymywały. Któraś wlała jej wodę do ust. Dysydentka powiedziała coś nagląco do pani Birki, która westchnęła i coś odrzekła, a potem zawołała głośno, tak jak miała zwyczaj przemawiać na zgromadzeniach. Siostry i córki! Dysydentka powtórzyła to samo stanowczym, lecz zmęczonym głosem w umysłach zebranych. Czy posłuchacie opowieści o dzielnych kobietach z dawnych czasów, żeby dodać sobie otuchy? Stara minstrelka Ofelis, córka Kemis, pokręciła głową w mroku. Głos mi się łamie podczas długiej opowieści, oświadczyła chrapliwie. Była jedną ze starszych matek, które już przedtem miały do czynienia z czarownicami. Marys również odrzuciła tę propozycję. Po dłuższym namyśle Arona zaczęła opowiadać starożytną legendę, a potem drugą i trzecią. Znowu w Lormcie. Uczona dama Naref odłożyła przywieziony przez sokolniczkę zwój i zmarszczyła brwi, patrząc przed siebie. Zawarte w nim opowieści nie sprawiały wrażenia wydarzeń historycznych, lecz fantastycznych legend o zamorskiej krainie, w której rządziły kobiety i gdzie każdy klan miał zwierzęcego patrona. A przecież były tam dziwne, piękne fragmenty, na przykład opowieść o Teorze, które pasowały do znanych faktów. Pismo, pergamin, atrament wydawały się bardzo stare. Autorką, jeśli Naref dobrze przetłumaczyła tekst, była niejaka Warona Sokolniczka, która napisała go w kraju wygnania, po tym jak wszyscy nasi mężczyźni oszaleli. Kropla wody splamiła pergamin, łza czy pył wodny. Uczona przeczytała znów niepokojącą opowieść sprzed wieków i zadrżała. Królowa Teora stała na klifie górującym nad wybrzeżem i ze swego ostatniego oblężonego zamku Salzaret ze łzami gniewu w oczach patrzyła, jak ostatni ze starożytnych domów odpłynął z sulkarskimi piratami. Obok niej stał Langwart, mężczyzna, którego z dołów wyniosła na drugi najważniejszy urząd w państwie. Pani, bądź rozsądna, powiedział teraz Langwart obojętnym tonem. Nie znajdziesz nikogo, kto stanąłby u twojego boku w ostatniej szaleńczej bitwie po to, byś nadal mogła rządzić według swego widzimisię. Widzimisię, wykrztusiła, pomnek głębokiego namysłu i rozważenia wszystkich za i przeciw wymaga każda jej decyzja. A jeśli wybierzesz pana Nizin, pozostaniesz królową. Wiem, że cenisz ten tytuł i związane z nim zaszczyty. Skierowała na niego wzrok, lecz on unikał jej spojrzenia. Czy uważał ją za równie głupią jak damy z dworu zdobywcy? Przecież bez przerwy kłóciły się drobne szczegóły, etykiety, o to, która z nich ma pierwszeństwo przed innymi, co w końcu zależało od rangi ich małżonków. Żadna nie wiedziała, ile sama jest warta i o to nie dbała. Obchodziła je tylko ich cnota lub jej brak oraz posłuszeństwo i milczenie. Stać się taką jak one? Nigdy. Będąc królową, rządzę jako matka mojego ludu, a nie ulubiona niewolnica zwycięzcy. Odpowiedziała stanowczo. Nie. Nie byłabyś taka jak inne, zapewnił ją flegmatycznie Langwart. Zaoferował mi ciebie jako łaskę.
A gdy błyskawicznie położyła dłoń na rękojeści długiego sztyletu strażnika honoru królowej, przypomniał jej, kiedy zwróciła się do mnie z taką samą propozycją. Odmówiłeś, twierdząc, że nie będziesz moim pieskiem pokojowym. Ja nie będę twoim. Czy złożyłeś mu przysięgę na wierność? Nie, odrzekła lakonicznie. Teora przyglądała mu się długą chwilę. Jeśli staniesz u mojego boku w ostatniej bitwie, nie czeka nas śmierć ani klęska. Myli się, tak sądząc. Pozostała nam ostatnia ucieczka. Starożytna magia. Wielka bogini nadal chroni swoje dzieci. Wiem, że została w tym kraju wyjęta spod prawa, a jej kult zakazany. I ta zniewaga jest największa ze wszystkich. Czy ścierpisz to, Langwardzie? Wtedy Langward spojrzał na nią i podniósł rękę. Uzbrojony żołnierz uzurpatora wyszedł za drzwi z triumfującą miną. Miałeś rację, Langwardzie. Usłyszałem dostatecznie dużo. Wstrząśnięta królowa na chwilę za nim mówiła z wściekłości, a potem krzycząc – Langwardzie, to zdrada! – wbiła strażnika honoru w jego serce. Przybysz z równin wyciągnął miecz z pochwy i ruszył w stronę królowej. Na jego twarzy malowało się o dziwo zadowolenie, mimo tak nagłej egzekucji jego wspólnika, bo na pewno nie było to morderstwo. A ta kobieta, podnosząc broń przeciwko mężczyźnie służącemu królowi, dopuściła się podwójnej zdrady i zawiśniesz za to – obwieścił triumfalnie. Okno znajdowało się za daleko, by mogła z niego wyskoczyć i nie dopuścić, żeby ujrzeli zakutą w kajdany królową na szubienicy. Przemknęło jej przez myśl, żeby rzucić się na jego miecz, ale coś w postawie żołnierza świadczyło, że był na to przygotowany. Zrozpaczona, osaczona krzyknęła. Jonkaro, mścicielko kobiet, wyciągnij swą karzącą dłoń i pozwól mi się zemścić na nim i na jego wspólnikach. Nie zrozumieją, że jesteśmy ich matkami, nie bydłem. Żołda, który szedł ku niej, zwolnił kroku, wreszcie stanął. Usuwające się na posadzkę ciało Longwarda przestało padać. Teora nie mogła ani się poruszyć, ani przemówić. Jej myśli zastygły tak, jak jej ciało. Lecz zanim to się stało, roześmiała się gorzko w duchu, przypominawszy sobie starą baśń o uśpionym na wieki królewiczu, którego obudził pocałunek księżniczki. Wystarczy mi rybaczka, a nawet solkarska piratka, pomyślała. Jej świadomość zgasła. Nare wpatrzyła w zamyśleniu przed siebie. Minęło kilka dni, zanim pani Nare wezwała do siebie Aronę. Zapytała tylko, skąd pochodzi ta opowieść? To jedna z najstarszych, odrzekła pospiesznie dziewczyna. Przypisywana Waronie Sokolniczce, przyjaciółce matki mojego klanu. Nikt na pewno nie wie, czy to prawda, ale nie mamy powodu, by w to wątpić. Odpowiedź prawdziwej uczonej, przyznała Nare. Dziwnie, z czegoś niezadowolona odprawiła Aronę i wezwała ją dopiero po dłuższym czasie, który poświęciła na czytanie innych zwojów. Przez te kilka dni młoda sokolniczka wędrowała swobodnie po starożytnym przebytku wiedzy. Sprawdziła, co się dzieje z jej mułem i przyjrzała się pracy stajennych. Zwiedziła zrujnowaną na poły budowlę, zarówno wieże, które przetrwały wielkie poruszenie, jak i ruiny tych zawalonych. Spojrzała na ich wysokie sylwetki i na rumowiska kamiennych bloków, i zadała sobie pytanie, w jaki sposób je zbudowano. Poznała też panujące w Lorncie obyczaje i rozkład zajęć. Nikt jej nie odwiedzał w skromnej kamiennej celi i nikt jej nie usługiwał. Po pierwszej spędzonej tutaj nocy niosła pełny nocnik długimi, liczącymi wiele mil korytarzami, zanim spotkała kogoś, kto powiedział jej, gdzie jest ustęp. Nie umarła z głodu tylko dlatego, że po opuszczeniu biura Narew chłopiec przewodnik, równie głodny jak ona, pokazał jej drogę do refektarza. O każdej porze dnia można tam było znaleźć coś do jedzenia i Arona zastanawiała się, co Lorn w zamian dawał kucharkom. A może studenci i uczniowie po kolei pełnili ten obowiązek tak, jak było to w jej wiosce? Ale kiedy zapytała to jedną z kucharek, ta tylko roześmiała się i odparła. Ja, pani, miałabym być jedną z tych uczonych kobiet? To nie dla mnie. Sokolniczka nadal krążyła po Lorncie, w każdej chwili gotowa go opuścić, gdyby ktoś kazał jej odjechać. Lecz nikt tego nie zrobił. Starsi uczeni po prostu podnosili na nią wzrok z roztargnieniem i coś mruczeli albo pytali mniej lub bardziej uprzejmie. Co mogę dla ciebie zrobić? Widziała półki pełne zwojów. Wiele z nich ułożono niedbale, innych nie schowano, pozwalając, by gromadził się na nich kurz. Zobaczyła też kotkę śpiącą na stosie rękopisu w wielkiej otwartej skrzyni. Była to całkiem mała kotka, czysta, czarno-biała i z czasem Arona polubiła ją. Aronę aż swędziały ręce, gdyż pragnęła poukładać porządnie wszystkie zwoje i powoli zaczęła planować cały system chronienia tych cennych relikwów przeszłości. Czytała niewiele, gdyż znacznie bardziej ciekawi ją sam Lormt.
Kto go założył i w jakim celu? Kto karmił jego mieszkańców, zaopatrywał w niezbędne rzeczy i w zamian za co? Jak rządziła się ta społeczność i jakie stosunki łączyły ją z rozrzuconymi wokół gospodarstwami? Jak rozstrzygano tu spory i co uważano za dobre, a za złe maniery? Tego przede wszystkim musiała się dowiedzieć, gdy w swojej wiosce zobaczyła, jaki konflikt wywołały odmienne pojęcia o dobrym wychowaniu i obyczajności. Dawno, dawno temu, kiedy on, kobiety, żyli wśród nas w pokoju i harmonii za morzem, rozpoczęła długą opowieść dla przerażonych mieszkańców nadrzecznej wioski, ukrywającej się w wielkiej pieczarze przed szalejącymi na powierzchni ziemi żywołami. Żyła sobie pewna 13-letnia panna zwana Myrrą Damą Lisicą, która była głową rodziny, ponieważ jej matka umarła. Miała dwie lojalne one siostry, starsze od niej, lecz to ona stała na czele rodu, gdyż była jedyną córką. Myra miała we zwyczaju, jak inne przywódczynie rodów, objeżdżać na oswojonym koniu wszystkie swoje krewne, żeby zobaczyć, jakim się powodzi. Lecz tym razem spotkały mnie szczęście. Arona zniżyła głos złowieszczo. Dzicy mężczyźni z drugiego krańca nizin napadli na nią jak wilki, nie znające ani obyczajności, ani dobroci. Znaleźli Myrę, damę lisicę i oszaleli z wściekłości, zabili jej strażniczki. Zrobili z Myrą, ściełami i strażniczek to, co robią sokolnicy. Potem jedna z nich, on pani imieniem Cengan, nikt nie wie, czyim był dzieckiem, wziął zemdloną Myrę na swojego wielkiego oswojonego konia i podjechał do wrót jej wielkiego ufortyfikowanego domu, wzywając jej on siostry, żeby do niego wyszły. Obiecał im, że daruje jej życie, jeżeli przyrzekną traktować go jak matkę i panią. Zgodziły się, żeby ją uratować. Słuchając tego, Egil spochmurniał i pokręcił głową. Żadna romantyczna opowieść, a chyba ta nią była, nie podniesie na duchu przerażonych kobiet i dzieci, chociaż może odwrócić ich uwagę o teraźniejszości. Poza tym miał lepszą opinię o Aronie. Och, w końcu była przecież tylko dziewczyną. Ona tymczasem ciągnęła z gniewem. Cengan zamknął Myrę w izbie i nie pozwalał jej z nikim rozmawiać, ani wykonywać obowiązków głowy rodziny, ale biciem zmusił ją do posłuszeństwa ta okrutna pani. Każdej nocy robił to samo, co robią sokolnicy i w końcu poczuł w niej córkę. Zaczął wtedy mówić o oddaniu tej nienarodzonej córki innemu dzikiemu mężczyźnie, żeby była tamtego niewolnicą, tak jak jej matka niewolnicą Cengana, i tego Myrra nie mogła znieść. Gnębił też jej domowniczki, gdyż uczynił każdego ze swoich dzikich mężczyzn panią domu, jakiejś kobiety, pozwalając im bić swoje niewolnice i ich dzieci, a przecież niegdyś były one wolnymi i dumnymi ludźmi. Pozabijał też uzdrowicielki i mądre kobiety. Każda panna stała się niewolnicą jakiegoś dzikiego mężczyzny, a dla tych, które stały się już kobietami, było tak, jakby wizyta sokolników trwała wiecznie. W głosie młodej kronikarki brzmiało przerażenie. Latris zadrżała. Niewiele wiedziała o tym, co pociągała za sobą wizyta sokolnika, ale najwidoczne i straszne rzeczy działy się na zamku Damy Lisicy. Arona mówiła dalej, łagodniejszym tonem. Później, gdy Myra siedziała w swoim pokoju, zastanawiając się, jak uciec i uwolnić ją od tego szaleńca, przez okno wleciał Sokół. Mówią, że była to sama Jonkara. Sokół usiadł na ramieniu Myry i rzekł: damy sokolniczki zamierzają uciec za góry i za morze. Wówczas Myra zrozumiała, że wolność jest blisko. Posłała więc swojego oswojonego lisa z listem zatkniętym za obrożę, żeby pobiegł za tajemniczym sokołem do domu damy sokolicy. Czekała. Lecz pomoc nie nadeszła. Słuchacze westchnęli. Musiała sama się ratować. Wreszcie pewnego dnia jej szalony on pani oskarżył jedną z wieśniaczek o czary i zmusił Myrrę, aby w stroju głowy rodu patrzyła w milczeniu, jak palą żywcem tamtą kobietę. Zrobił to dlatego, by wszyscy myśleli, że stało się to na jej rozkaz. Myrra bowiem dniami i nocami kłóciła się z nim, żądając, żeby postępował sprawiedliwie i przestał czynić zło. Żadne bicie nie mogło jej powstrzymać od próśb o lepsze traktowanie jej krewnych. Później zrozumiała, co musi zrobić. Egil zmarszczył brwi. Nie, nie była to romantyczna opowieść, lecz historia zhańbionej kobiety, która chciała pomścić utratę honoru. Arona znacząco ściszyła głos. Myra porozmawiała po cichu z kobietami ze swego domu, tymi, które wiedziały, że ich broniła i troszczyła się o nie i że starała się je chronić przed oszalałymi mężczyznami. Rozmawiała z kucharkami i z tymi, które usługiwały przy stole. Nie wtajemniczyła swoich on sióstr, gdyż dla ocalenia jej życia przyrzekły słuchać Cengana i nie robić mu krzywdy, a nigdy nie złamały przyrzeczenia.
Poprosiła swoje kobiety, żeby wymyśliły jakąś wymówkę, tak by sprowadzić obie siostry do ustronnego pokoju, który można było zamknąć na klucz. Dosypała im do wina środka nasennego i zamknęła je, aby mogły powiedzieć prawdę, że nie złamały przyrzeczenia, gdyż były bezsilne. Dziewczyna urwała i podjęła po chwili. Wówczas dama lisica wsypała jeszcze silniejszą dawkę lekarstwa do wina szaleńców i zabiła ich wszystkich. Potem odnalazła swojego oswojonego konia i uciekła najszybciej jak mogła do sokolego domu, na który szaleńcy z równin napadali od wielu lat, lecz nie zdołali go zdobyć. Aby powiedzieć swojej kuzynce, damie z okolicy, że odzyskała wolność i że dzicy mężczyźni nie żyją. W głuchym milczeniu, które zapanowało w jaskini, syn Liszy zastanawiał się nad niezwykłą bezwzględnością owej żyjącej przed wiekami panny. Arona mówiła teraz ze smutkiem. W owych czasach był taki zwyczaj, że każda kobieta brała sobie on mężczyznę, który był dla niej jak siostra przyjaciółka, a nawet więcej, i pozwalała mu płodzić córki w swoim łonie. Takiego mężczyznę nazywano, tu użyła nieznanego Egilowi słowa, które zapewne znaczyło małżonek. Chłopak pomyślał, że później weźmie ją na stronę i wyjaśni ją tej pokrewne sprawy. Arona zaś znowu podjęła opowieść. Lecz kuzynka Myry, dama z okolica, miała takiego siostrę przyjaciółkę, który zachował się identycznie jak tamcy dzicy mężczyźni i mianował się panią na sokolim domu i damą z okolicą. Zawarł też przymierze z Senganem, by razem z nim walczyć z bandytami takimi jak Cengan. Kiedy Myrra, dama lisica, przybyła do niego w podartej odzieży, zakrwawiona i wyczerpana, ten kłamliwy kuzyn skarcił ją, nazywając zdrajczynią, bo ponoć zdradziła swego małżonka i lud. Skarcił ją jak niedobre dziecko, które zrobiło to, co chciało, nie zważając, że wyrządza komuś krzywdę. Myra wpadła w srogi gniew, gdyż uratowała wszystkich od złego bandyty, płacąc za to wysoką cenę. Ale córka damy z okolicy przyszła do niej i przysięgła, że zawsze będą siostrami, bo Myra jest odważna i nie boi się cierpienia. I tak też się stało. Później wszakże tacy jak małżonek damy z okolicy stali się sokolnikami i zabili Myrrę tak jak zabili wszystkich, którzy sprzeciwili się ich woli. Dlatego my, kobiety, odeszłyśmy, żeby żyć samotnie, gdyż nie było już ani jednego on kobiety, który zachował pojęcie obyczajności i dobroci. Żadna z nas nie wie, kiedy porzucili dawne dobre obyczaje i zaczęli zachowywać się jak tamci szaleńcy z równin. Nie mogłyśmy jednak tego wytrzymać. Z tego to powodu pozwalamy im przybywać do nas tylko raz w roku i tylko w miejscu, które dla nas wybudowali, z dala od naszej wioski i w jednym celu, żeby dali nam córki. W zamian za to zabierają naszych synów, aby żyli wśród nich jako sokolnicy. Arona odetchnęła głęboko. Obyśmy wszystkie były tak dzielne jak Myrra, dama lisica, lecz obyśmy nigdy nie musiały zabijać ani zostać zabite, dodała. Egil zasępił się. To niewłaściwe zakończenie dla takiej okropnej historii. Gdyby Myrra nie była zhańbioną kobietą, ale prawowitą żoną Cengana, przecież ta głupia dziewka mogła dać mu to jasno do zrozumienia od samego początku. Należałoby uznać jej postępowanie za ohydne i zdradzieckie ponad wszelką miarę. Czy Arona robiła bohaterkę z niewiasty, która otruła swego małżonka? Nie mógł w to uwierzyć. Musiała opowiadać z pamięci starodawną baśń, zdając sobie sprawę z wszelkich jej znaczeń. Nie wiedziała też, jak należy ją przekazać, żeby stała się prawdziwą lekcją moralności. Kiedy wyjdą z tej pieczary, jeśli kiedykolwiek to się stanie, napiszę tę opowieść na nowo, tak jak należy. Było to jego obowiązkiem jako przyszłego kronikarza nadrzecznej wioski. Oczywiście, jeśli rządzące nią staruchy nie były, jak to zwykle bywa ze starymi babami, przywiązane do tego, co znały, bez względu na to, czy miał to sens, czy nie. No cóż, i z tym się upora. Niesamowite światła przy wejściu rozpaliły się wyższym płomieniem, a pioruny biły w górach bez przerwy, niczym werbel wybijany przez oszalałego olbrzyma. Porwisty wiatr dął coraz silniej, wdmuchując lodowaty deszcz do wnętrza jaskini. Skuleni uciekinierzy cofali się coraz dalej, dalej w głąb góry. Nelga, córka Olwich, szepnęła drżącym głosem. Nigdy nie zapomnę mojego panieńskiego święta. Latris, córka Juany, roześmiała się mimo przerażenia, jakie ją ogarnęło. Czy chcesz powiedzieć, że wolałabyś stać pod ścianą, czekając, aż Ozeberg czy Egil zaprosi cię do tańca? Kiedy my urządzamy przyjęcia, matka zawsze każe mi śpiewać i grać na przenośnej harfie dla gości. Ale ty jesteś mistrzelką, szepnęła Nelga. Och, Ofelis bardzo się ucieszy, że w wiosce jest dziewczyna, która umie śpiewać. Jej ostatnia uczennica umarła w połogu. Urodziła dwugłowe bliźnięta o potwornym wyglądzie. Ofelis płakała całymi tygodniami, a potem ułożyła pouczającą pieśń dla uzdrowicielek,
i już nigdy o tym nie wspominała. Och, przypomniała sobie pytanie Latris i wyjaśniła. W naszej wiosce grzeczność nakazuje gospodyni zapraszać gości do tańca. Cieszę się, że mi opowiedziałaś o waszych zwyczajach. Nie chciałabym, żeby Egil uznała nas za nieuprzejme. Latris, czy mogłabyś coś zaśpiewać, żeby uciszyć burzę? Grzmot znów zahuczał, jakby piorun uderzył w górę, w której się ukryli i deszcz smagnął wejście do jaskini. Latris wybałszyła oczy na Nelkę i zaczęła nieśmiało śpiewać tę samą balladę, co w obozowisku podczas spędu owiec. Ozeberg podjął melodię basem, Egil zaś zawtórował im spod przeciwległej ściany. Od ballady przeszli do tragicznej przysięgi czarownicy, wesołej panny z bagien i zabawnej opowieści o rolniku i jego żonie, którzy pewnego dnia postanowili zamienić się miejscami. Później córka Juany rozpoczęła jeszcze weselszą piosenkę o tym, jak pewien królik przechytrzył lisa. Góra zatrzęsła się, jakby rodziła. Stojące najbliżej panny zachichotały i leły klaskać, powtarzając refren. Góra zaczęła drżeć i rozległ się huk podobny do grzmotu. Nie ucichł jednakże, lecz stała się coraz głośniejszy i głębszy. Głębszy i głośniejszy. Góra zaś zadrżała, potem się zatrzęsła. Skalna podłoga jaskini przechyliła się w prawo, później zaś w lewo, rzucając zbitych w grupkę ludzi na chropawe kamienie. Dzieci wrzasnęły, a zgromadzone w pieczarze zwierzęta zaryczały i zagęgały w zależności od tego, do jakiego gatunku należały. Góra wstrząsnęła tak, jak chciałaby pozbyć się robactwa. Oślepiająco białe światło rozbłysło na tle wejścia. Arona zasłoniła oczy ręką i z przerażeniem zobaczyła poprzez ciało zarysy kości. Za tą tarczą ujrzała, że sokola turnia rozpadła się i rozpłynęła jak dziecinny śniegowy domek podczas odwilży. Później niesamowity blask zgasł i niemal ślepi uciekinierzy krzyknęli ze strachu. Jakaś kobieta zaczęła szlochać. Na zewnątrz padał deszcz, lecz mniej gwałtownie niż podczas letniej burzy. Ciche jęki wydobywały się ze stosu ciał leżących przy otworze wejściowym. Arona powłócząc nogami podeszła bliżej. Czarownice, które strzegły wejścia, spoczywały nieruchomo, ale stopa jednej z nich poruszyła się powoli. – Pani Florii! – wrzasnęła. – Proszę, przyjdź prędko! Pierwsza przyszła cudzoziemska dziewczyna imieniem Hanna, a jej pani tuż za nią. We trójkę przewróciły pierwsze ciało. Uzdrowicielka nachyliła się i przyłożyła ucho do piersi czarownicy. Potem pomacała jej twarz i wdmuchała powietrze w jej usta. Zrobiła tak, jak ze wszystkimi ciałami. Dwie czarownice umarły. Jedna żyła, chora i wyczerpana. Dysydentka leżała jak martwa, jej puls był ledwie wyczuwalny, a twarz miała szaro-białą barwę. Pani Flori wezwała pomocy. Kobiety z nadrzecznej wioski powoli i ostrożnie zbliżyły się do niej. Przez otwór widać było czarne nocne niebo. Ze swoich szali, opończy, koców i zapasowych spódnic zrobiły posłania dla dwóch chorych czarownic. Później, śmiertelnie zmęczone, spróbowały zasnąć. Kiedy wstał świt zimnej szary z rozżarzonymi czerwienią chmurami, wyszły zobaczyć, jaki los spotkał ich wioskę. Niewiele z niej pozostało. Będą musiały zbudować ją na nowo, od piwnic po dachy, i całoroczne zbiory uległy zniszczeniu.